Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody. Drodzy bracia i siostry, te słowa świętego Piotra, wypowiedziane z wielką odwagą w Jerozolimie po uzdrowieniu chromego od urodzenia, bardzo ściśle współgrają z naszym dzisiejszym tematem. Kończymy cykl rozważań o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Przypomnę te 6 niebezpiecznych dla zbawienia postaw. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, bliźniemu łaski Bożej nie życzyć albo zazdrościć, mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych natchnień Ducha Świętego i 6, dzisiejszy temat, odkładać pokutę aż do śmierci, pokutę i nawrócenie. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jak mówi Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, różne jego wersje, postawy, to postawa duchowa człowieka, który wie, że Pan Bóg jest największym dobrem i szczęściem człowieka, a odrzuca zbawienie, dobro Pana Boga, mówiąc tak bardzo ogólnie. Ta postawa ukonkretnia się w tych 6 nurtów, które rozważamy. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy zostały zgładzone wasze, aby nadeszły od Pana dni ochłody. To wezwanie, ten apel głowy apostołów, świętego Piotra, następcy Pana Jezusa, brzmi i powinien dziś wybrzmieć bardzo mocno, moi kochani, najpierw w każdej i w każdym z nas. Pamiętam taką sytuację z poprzedniej parafii sprzed 2 lat, kiedy zostałem wezwany, będąc na dyżurze, do pana 70-paroletniego, który umarł. Przyjechałem i rodzina mówi, pytam się, a kiedy był zgon? Bo zobaczyłem, że już oczodoły zapadnięte, ciało kompletnie zimne, lodowate. A zgon był około 4 godzin temu. Z wielką przykrością, smutkiem musiałem powiedzieć tej rodzinie, no niestety pomodlimy się o wieczne zbawienie, ale namaszczenia już nie będzie, namaszczenia chorych. Bo sakramenty, tak jak i namaszczenie chorych, są dla żywych, a nie dla umarłych. Teologia moralna co prawda dopuszcza jeszcze kilkanaście minut, a nawet w specyficznych przypadkach, co do godziny namaszczenie, jeżeli żyjesz. Ale na sakramenty, w tym namaszczenie, są dla żywych. Pytam tej rodziny, dlaczego nie wezwaliście wcześniej księdza? Nie powiedzieliście ojcu, bo mówili, że był w zasadzie do końca świadomy. Nowotwór wypisany ze szpitala, nie było już żadnych szans, patrząc po ludzku. A nie chcieliśmy martwić taty i mówić mu, że umiera, bo jakby usłyszał, że ksiądz przyjdzie, to by dotarło do niego, że umiera. Musiałem bardzo się opanowywać, aby nie wyrazić swojego oburzenia, myślę, że świętego oburzenia, by im powiedzieć jednak, że przecież na litość boską tu chodzi o zbawienie, o życie wieczne waszego Ojca. Czy wy wiecie, co wyście uczynili? Módlcie się do końca swojego życia o zbawienie dla taty. Później dowiedziałem się od drugiego kapłana, który około pół roku wcześniej był z wizytą duszpasterską w tym domu, że ten pan,
chorujący, już nie mogący w zasadzie wychodzić z domu, raczej nie chciał, by ksiądz przychodził do niego w pierwszą sobotę z komunią świętą. Może proszę księdza jeszcze później. Poproszę księdza, poproszę moich bliskich, by zadzwonili, jak będzie trzeba. Nie mogłem się dowiedzieć już, czy w szpitalu jak był, czy się wyspowiadał, czy przyjął namaszczenie, czy komunię świętą. Rodzina kompletnie nie wiedziała nic o tym, była niezorientowana, nie interesowali się. Przykra sprawa. Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci. Moi drodzy, iluż to ludzi zawiodło się i przegrało swoje życie na wieki i są w piekle, jak mówi Słowo Boże, sam Chrystus Pan, jak potwierdzają także objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół. Są w piekle, bo liczyli na to, że dopóki śmierć jest daleko, można grzeszyć. Jak śmierć będzie blisko, to się nawrócę, mówili sobie. A tymczasem śmierć przyszła niespodziewanie. Wcale nie czekała na starość, na danie możliwości, że sobie świadomie wzbudzę akt żalu i wszystko będzie w porządku. Nie czekała na chorobę. Pomyślmy, iluż to ludzi wychodzi rano w zdrowiu ze swego domu i do niego już nie wraca. Śmierć przychodzi nagle i niespodziewanie. Zawał serca, wylew krwi do mózgu, wypadek, mnóstwo przyczyn. Jakże bardzo oszukują się ci, którzy nawet nie pomyślą o pokucie za swoje grzechy, bo liczą na to, że będą żyć długo. A tymczasem śmierć przychodzi jak złodziej, o tym już w Starym Testamencie choćby mądrość Syracha mówi. Kiedy się jej nikt nie spodziewa i nie ma czasu na nawrócenie w ostatniej chwili. Ludzką rzeczą jest upadać, ale szatańską, demoniczną, trwać w grzechu ciężkim. Iluż to ludzi, choćby w naszej parafii, w naszym mieście, w naszej diecezji, którą do niedawna, może jeszcze trochę uważano za najświętszą w Polsce. Iluż to ludzi, całe masy, przychodzi na przykład na spowiedź w Wielkim Tygodniu, jak najbliżej Wielkanocy, aby tak jak najmniejsza była przestrzeń dni między świętami, by jeszcze móc pogrzeszyć. I niektórzy o tym mówią otwarcie. I należy się zastanowić, czy faktycznie tam dokonuje się cudowne Jezusowe dzieło odpuszczenia grzechów. Czy tam jest coś, choć trochę, z aktu żalu i postanowienia poprawy. Iluż to ludzi większość dni w ciągu roku przeżywa w grzechu ciężkim, a tylko od czasu do czasu, bo są tak przyzwyczajeni, przystępuje do spowiedzi. Ktoś powie, to dobrze, że i wtedy. Owszem, dobrze, ale nie jest to, zupełnie nie jest to postawa, jakiej pragnie od nas Pan Jezus, o czym mówią nasze kochane święte Ewangelie. Nie jest to, moi kochani, ta postawa. Powiem wam szczerze, że zawsze bardzo dziwne mam myśli, kiedy czy to na katechezie w szkole, przypominając, omawiając katechizm pamięciowy, słyszę przykazanie kościelne przynajmniej raz w roku wyspowiadać się i przyjąć komunię Wielkanoc. Dziwne to przykazanie jest. Jest to totalny minimalizm, który niestety wielu utwierdza w bierności i w obojętności. Moi kochani, nie jest moim celem dzisiaj wprowadzać tremendum do naszego życia, strach.
Ale moim wielkim pragnieniem, tak jak się w ostatnich dniach modliłem o to, jak dzisiaj tę refleksję, tę konferencję powiedzieć, jest rozbudzić pragnienie świętości, pragnienie życia w łasce uświęcającej. To jest tak ogromnie, moi kochani, ważne. Nie potrzeba nie wiadomo jakich dywagacji, rozpatrywań odnośnie jak uleczyć Kościół, jak zwiększyć liczbę praktykujących. Trzeba sięgnąć do źródła i zapragnąć świętości, zapragnąć nawrócenia, zapragnąć życia w łaski Bożej. To jest, moi drodzy, klucz. Ten klucz w sposób genialny wyjaśnia, opisuje Ojciec Święty Senior Benedykt XVI w owym liście niedawno opublikowanym, o którym tak szumnie, którzy niektórzy przyjmują z wiarą, a niektórzy krytykują nawet w kręgach kościelnych, bo mówią, że się miesza. Nic podobnego. Mamy dziś do czynienia także wewnątrz Kościoła w pewnym sensie już z rzeczywistością nieformalnej schizmy. I dlatego tak bardzo trzeba wrócić do źródeł, moi kochani. Do źródeł, do Ewangelii. Do tego, co głosi Kościół Święty Matka Nasza przez 2000 lat. Tak bardzo jest to potrzebne. Po co mam się, proszę księdza, spowiadać, skoro wciąż te same grzechy? Moi drodzy, po co sprzątać mieszkanie, łazienkę, skoro znowu się zabrudzi? Po co prać koszulę, skoro znowu się zabrudzi? Odpowiedź chyba przychodzi sama. Boże, na jakim etapie byśmy byli? Nie wpadamy oczywiście w pychę, ale na jakim etapie byśmy byli, gdybyśmy nie praktykowali świętej spowiedzi, nie starali się powstawać? A znam już co po niektórych tutaj obecnych i sam nieraz jako ksiądz buduję się tą walką, tą chęcią powstawania. Raz jeszcze i raz jeszcze. Oczywiście ważne jest, aby uczynić coś więcej, by to postanowienie poprawy też się nie zakurzyło. Ale walka powinna trwać, walka o nawrócenie. Taka mi teraz myśl przyszła, aby was zapytać, moi kochani tu obecnych. Niech podniosą ręce osoby, które chociaż raz przeczytały wszystkie cztery Ewangelie. Bardzo proszę. Dziękuję. Patrząc wizualnie, bo tu jest świetny punkt obserwacyjny z tego miejsca w naszym kościele, to około 1/10. Moi drodzy, Słowo Boże, Pismo Święte, które ma być dla nas największym skarbem, jeśli nie jest choćby to serce, Ewangelie przeczytane, przeżyte, przegryzione, to ono nie będzie przynosiło dużego owocu. Dlatego to wyzwanie dla nas. Może właśnie dzisiaj trzeba uczynić konkretne postanowienie, aby choćby cztery Ewangelie, czy cały Nowy Testament w najbliższym roku przeczytać, przegryźć. Moi kochani, nawrócenie to czołowy, główny temat nauczania Pana Jezusa. To nie słodkie słówka, czy może by Pani raczyła łaskawie się pomodlić, odmówić coś. Czy może by Pani była w stanie, czy Pan, troszeczkę się opanować, być wstrzemięźliwą. Apel Chrystusa to nie cukierkowanie, ale bardzo konkretne wezwanie do nawrócenia.
to przestroga przed potępieniem, przed zbieraniem gorzkich owoców już tu na ziemi. Słowo Chrystusa, wzywanie do nawrócenia, którego echo dziś usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z odważnej mowy Piotra, mówi: pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody. Słyszeliście? Pokuta, dążenie do nawrócenia, konkretna pokuta przynosi dni ochłody. Byłem w tamtym tygodniu świadkiem świadectwa pewnego małżeństwa, które w Wielkim Poście praktykowało 2 razy w tygodniu post o chlebie i wodzie i różne inne modlitwy, pracując jednocześnie, mając różne obowiązki. W duchu pokuty to przyjęli. Jakie piękne owoce w ich małżeństwie. Ale nie w sensie takim, takiej błogości, o wspaniale. Ale też te owoce przyszły przez wielkie trudności. Wydawałoby się, było to takie oczyszczenie, a oczyszczenie przychodzi przez trudności, przez krzyże. Ale jak się człowiek trzyma Pana Boga, jest w łasce uświęcającej i stara się o jedność z nimi i ufność, to Pan Bóg w sposób genialny, cudowny oczyszcza. Moi kochani, na zakończenie naszej refleksji posłuchajmy apostołki Bożego Miłosierdzia. Ona w numerze 367 dzienniczka pisze z wielkim przerażeniem, zapisuje słowa Jezusa, które dotyczą właśnie tego 6 grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci. Przeżyjmy te słowa teraz mocno. Pomyślmy sobie o nich. W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że kiedy Go proszę w intencji, jaką mi nieraz polecają, jest zawsze gotów udzielać swych łask, tylko dusze nie zawsze chcą je przyjąć. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król Miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. O, jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Ubolewa Pan Jezus do świętej Faustyny. Na wszystko nieraz wiele osób ma czas i my sami. Na to, na tamto. A nie mamy czasu na solidny rachunek sumienia, na solidną pracę nad sobą, kierownictwo duchowe, na modlitwę, na to, by się zastanowić albo poszukać gdzieś rozwiązania, jak w końcu uderzyć mocno w swoją główną wadę, by coś z tym Pan Jezus zrobił. W końcu, po latach, może po wielu. Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci. Niech nas Bóg broni od takiej postawy. Jeśli, bracie i siostro, jesteś tu i choć troszeczkę uważasz, że dotyczy cię ta postawa, choć troszeczkę, to zrób wszystko, co tylko możesz, aby temu zaniechać.
aby podjąć konkretne kroki, konkrety, by nie pozwolić zagnieżdżać się złemu. Moi drodzy, do grzechu, do różnych grzechów, do wad, do przywar można się przyzwyczajać. Tak jak nieraz się zdarza, że ktoś, kto nie zachowuje higieny, przepraszam, że o tym mówię, przyzwyczaja się do smrodu, przyzwyczaja się do bałaganu, przyzwyczaja się do dziadostwa i tak sobie w tym żyje, w tym się pławi. Tak samo i do grzechu można się przyzwyczaić. Dobrze mi z tym, tak sobie można mówić. Ja przecież już się nie zmienię, ja mam tyle lat. Co powiesz, czy takie słowa będziesz mówił, mówiła w chwili sądu szczegółowego, kiedy staniesz przed Jezusem? Ja te słowa też do siebie, moi kochani, mówię. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody. Amen.